Słuchajcie, tym razem dowiecie się o Bendim rzeczy, których na pewno nie wiecie, ponieważ dostać się do nich możemy tylko na cheatach, a zdradzają nam m.in. więcej fabuły. Także zaczynajmy! Na samym początku pokażę wam moje największe odkrycie, którym cię trochę, ale to tak trochę zawiodłem. Ale to posłuchajcie sami. Otóż, mianowicie za mapą znaleźć możemy ukryte posągi z mrocznymi wersjami postaci. Na każdym z tych ala pomników znajduje się jakieś zaszyfrowane hasło w formie liczb. Posągów tych jest dokładnie 3, a każdy z nich nawiązuje do pierwszej części gry Bendian the Ink Machine. Na nasze szczęście hasła z tych posągów zostały rozwiązane. Na każdym z nich jest ta sama wiadomość mówiąca hello. Tak, twórcy gry przewidzieli, że ludzie będą szukać sekretów i zostawili nam tu po prostu takie od przywitanie. A idąc dalej, na samym początku gry znajduje się intro, które zapewne kojarzycie. Pokazany jest tam apartament naszego Joe'a. Jednak jest tam strasznie ciemno i niezbyt cokolwiek widać. Dlatego też udajmy się tam przy pełnym świetle i zobaczmy, co takiego skrywa ten apartament. Jak widzicie, na pierwszy rzut oka miejsce to jest strasznie zapuszczone. Widać, że nie było tutaj nikogo od dawna, widać, że minęło już dużo czasu od pierwszej części naszego Bendiego. Po podłogach walają się jakieś gazety oraz wszędzie jest po prostu, no, mega bałagan. Raczej nic tu poza tym nie ma, ale jakbyście coś zauważyli, to dajcie znać w komentarzu. Kolejno, po tym kiedy wydostaliśmy się z pokoju, jeszcze przed wejściem do windy, zapewne pamiętacie, że w korytarzu był taki obszar, do którego nie mogliśmy się dostać, ponieważ był zablokowany meblami. Cóż, wlećmy zobaczyć, cóż tam takiego się znajduje, bo może coś będzie. Otóż okazuje się, że znajdują się tu drzwi do dalszej części pokojów pracowniczych. Niestety, no ale są one zamknięte, a w środku nie ma nic. Ale tak fabularnie w sumie spoko wiedzieć, że ta firma była większa niż to, co widzieliśmy w grze, tylko to oczywiście nie zostało zbudowane, no bo po co? Kwestia tylko, żeby było wiadomo, że taka firma jest duża. A przechodząc do kolejnych rzeczy, po drodze, w tym prologu, wiele ciekawych rzeczy, no takich ukrytych, nie było. Także przejdziemy teraz do początku pierwszego rozdziału gry, a tam znajdziemy Borisa. Tak jest, to ten zdradziecki pies, który od początku nas podglądał i nawet nie raczył nam pomóc i nawet się odezwać, tylko patrzył, jak sobie radzimy. Znaleźć możemy go po drugiej stronie ściany, gdzie chodziliśmy. Ściany, która ma deski, przez które zapewne na nas spoglądał. Niestety z perspektywy grania tego nie widać, ale za to na cheatach możemy zobaczyć, jak to Boris sobie podąża obok nas. Zaraz przy samym początku gry na tym pierwszym chapterze. Jak myślicie, co takiego tutaj robił? Ponieważ warto wspomnieć, że zaraz po tym, za parę minutek, znajduje nas Alice i według mnie nie jest to przypadek. Prawdopodobnie dał jej info, że tutaj jesteśmy i dlatego też nas znalazła. Ale ciekawe, czemu sam do nas nie podszedł, czyżby się bał? Cóż, piszcie na dole w komentarzach swoje teorie. A następnie, patrząc na mapę, tak z lotu ptaka, odkryłem coś równie dziwnego, a zarazem ciekawego. Audrey, czyli nasza postać, którą gramy, okazało się, że jest czterorękim. Tak, nasza postać w wersji półatramentowej, czyli w momencie, kiedy już się przemieniliśmy, zaczęła nagle posiadać dodatkową parę rąk. I tak dla sprostowania, żebyście wiedzieli, początkowo, kiedy latałem po świecie, na tym prologu, kiedy jeszcze nie byliśmy półatramentowym potworem, no to mieliśmy normalnie dwie parę dłoni, ale kiedy dotrafiliśmy do tego pierwszego rozdziału i staliśmy się pół ink postacią, no to wtedy właśnie ta druga para dłoni nagle wyrosła, co wygląda dosyć strasznie, no i z perspektywy gracza jest to totalnie niezauważalne, ponieważ gramy na tej pierwszej osobie, a te dodatkowe dłonie są z tyłu. Także no nie ma szans tego zobaczyć, ale teraz już rozumiem, dlaczego byliśmy tacy zręczni w zbieraniu tych wszystkich przedmiotów i nie mieliśmy problemów z walką i tym podobne. No cóż, jednak dodatkowa para dłoni się przydaje. A udając się do kolejnego pomieszczenia, do miejsca, w którym to zdobyliśmy naszego dżenta, czyli broń, którą walczymy, zapewne pamiętacie, że znajdował się on w środku tego atramentowego potwora, który miał na sobie maskę i generalnie sporo postaci takie maski na siebie miały założone, ktoś je zakładał, nie wiem kto dokładnie, ale jak myślicie, kto
kto skrywa się za maską. Cóż, usuńmy tą maskę i sprawdźmy to, bo jest to dosyć ciekawa kwestia. Jak widzicie, jest to postać, którą raczej znamy. Znajoma twarz, którą niejednokrotnie widzimy w grze, no i wychodzi na to, że za tymi maskami skrywają się właśnie te potwory, a szkoda, bo liczyłem, że będzie tu ktoś bardziej tajemniczy. Nie zatrzymujemy się, ponieważ trochę dalej znajdują się pewne drzwi, które zostają zakryte przez potwora ala jakby atramentem. Jednak patrząc z drugiej perspektywy, okazuje się, że potwór ten nie tyle co zakrywa drzwi atramentem, a poświęca swoje życie, jakby się wysadza, aby zasłonić nam to okno. I to można powiedzieć, że jest prawdziwe poświęcenie, abyśmy nie zobaczyli, że w tym pokoju jest niesamowita pustka, tak widzowie, nic tutaj nie było i żeby nam tego nic nie pokazać, to postanowił się poświęcić. Ciekawa historia tego potwora. No, pewnie najmądrzejszy nie był. A swoją drogą widzowie, polecam wam sprawdzić całą serię z Bendiego na moim drugim kanale Ros Allegranco. Przeszliśmy Ink Machine, przeszliśmy Dark Revival, także warto sprawdzić, link jest oczywiście w prawym górnym rogu ekranu. A wracając dalej, natykamy się na naszego małego Bendusia. I tutaj ciekawy byłem, gdzie ten ucieka w momencie, kiedy się nas przestraszy. Jak pewnie wiecie, dostaliśmy taką moc, że możemy baniszować postacie, jakby je odsyłać i w momencie, kiedy dotknęliśmy naszego małego Bendiego, no to ta moc, ta ręka się uruchomiła i chciała go odesłać. A więc ten się przestraszył, zaczął, można powiedzieć, trochę płakać, no i uciekł z tego pomieszczenia, zostawiając swój pociąg. I pytanie tutaj brzmi, dokąd uciekł i co stało się dalej? Otóż okazuje się, że nasz Bendy po prostu znika. Jednak nie jest to takie zwykłe zniknięcie, a bardziej transformacja, którą już raz w grze widzieliśmy. I wtedy nad jego ciałem, w momencie kiedy właśnie wpadł w tą panikę, przejmuje kontrolę Ink Demon. Nie wiemy, czy to jest pierwszy raz, kiedy demonowi udało się przejąć nad nim kontrolę. Zapewne nie, ale wiemy tutaj już, taka mała podpowiedź fabularna, że Ink Demon może przejąć kontrolę nad ciałem Bendusia w momencie, kiedy ten się po prostu czegoś boi. A wiecie, on jest małym Bendusiem, jest dzieckiem, więc może się bać teoretycznie wszystkiego, więc wystarczy, że ktoś go lekko przestraszy i wtedy wychodzi z niego prawdziwa bestia. Zresztą, to jest, można powiedzieć, lekko potwierdzone, ponieważ w momencie, kiedy przejmuje nad nim kontrolę Ink Demon, to słyszymy właśnie jego głos. Za jakąś minutkę, dwie pojawia się nawet sam przed nami. I jak początkowo nie miało to jakiegoś większego sensu, po prostu wow, zaatakował nas Ink Demon, uciekajmy, to teraz nabiera to większego sensu. W momencie, kiedy Bendy się po prostu boi, to wtedy Ink Demon ma większą szansę, żeby przejąć kontrolę nad jego ciałem, bo pamiętajmy, że Ink Demon został uwięziony w ciele Bendiego, aby no Bendy mógł go jakoś stłumić i żeby generalnie tego Ink Demona osłabić. I patrząc teraz na to, co się wtedy wydarzyło, cała ta historia nabiera większego sensu. I to wszystko, co znajdziemy w prologu i pierwszym chapterze gry. Chcecie kolejne chaptery? Dajcie znać!